Podejście do egzaminu maklerskiego dla każdego jest stresujące. Tego stresu nie da się pozbyć w całości, ale można zrobić bardzo dużo, żeby go ograniczyć. Im lepiej będziesz znał otoczenie egzaminacyjne, tym pewniej będziesz czuł się na egzaminie. Więc to, jak wygląda sam egzamin maklerski, doradczy czy sprawdzian umiejętności, to możesz zobaczyć w osobnym wideo, o które wyświetla się dokładnie w tym miejscu. Natomiast w tym filmie chciałbym Ci pokazać, co dokładnie otrzymasz, kiedy już znajdziesz się na sali egzaminacyjnej. Kiedy już wchodzisz na tę salę egzaminacyjną, to czego należy się spodziewać? Przede wszystkim na sali egzaminacyjnej otrzymasz taką dużą kopertę. W środku będą wszystkie ważne informacje, ale o tym za chwilę. Tutaj jest numer zestawu, który będziesz pisał. Ale oprócz tego, oprócz tej koperty, na stoliku będzie też mały catering. I zacznijmy od tego cateringu. Co dostajesz w ramach cateringu? Dostaniesz takie dwie butelki wody gazowanej i niegazowanej. No a w swoim zestawie lunchowo-egzaminacyjnym takie frykasy jak na przykład jabłko, baton proteinowy i dla prawdziwych łasuchów duży 7 days. No bo coś podobnego. Jeśli pić, możesz podczas całego trwania egzaminu, możesz ten zestaw cateringowo-lunchowo-egzaminacyjny zabrać także ze sobą do domu. Jedne co ważne, to żeby nie szaleć z piciem. To jest litr wody i gdy wypijesz to za szybko, w trakcie egzaminu może się okazać, że trzeba zrobić sobie wycieczkę do toalety, a to niestety jest strasznie zmarnowany czas. Oprócz samego jedzenia na stoliku znajdziesz takie przybory jak ołówek, temperówkę i gumkę. Egzamin powinieneś wypełniać ołówkiem, a nie długopisem. No i pisanie ołówkiem jest trochę inne od długopisu, więc warto, żebyś trenując w domu, także trenował na ołówku. Na stole znajdziesz oprócz tych rzeczy jeszcze kalkulator. I to taki prosty kalkulator, dokładnie taki sam, jaki otrzymujesz od nas w pakiecie egzaminacyjnym, gdy zapisujesz się na kurs maklerski. Ten kalkulator niestety jest bardzo, bardzo prosty. Czterodziałaniowy. I zapewne słyszałeś o tym już tysiące razy, ale dla pewności powtórzę. Przygotowując się do egzaminu maklerskiego, trenuj na dokładnie takim samym prostym, małym kalkulatorze. To prawda, że wynik będzie identyczny na finansowym kalkulatorze albo w Excelu, ale chodzi o to, że używanie kalkulatora jest dużo, dużo mniej wygodne. Tego właśnie, małego kalkulatora jest dużo mniej wygodne i gdy nie nauczysz się tego robić podczas treningu, to potem będzie to dla Ciebie bardzo duże utrudnienie na samym egzaminie. No, warto być do tego przygotowanym, skoro ten kalkulator i tak dostajesz od nas w pakiecie egzaminacyjnym. Najbardziej jednak powinna Cię na egzaminie interesować ta właśnie duża koperta. Otworzyć ją możesz dopiero po starcie egzaminu. A co znajdziesz w środku? W środku będzie jedna czysta kartka. To jest taki Twój brudny opis. Jeśli potrzebujesz więcej kartek, to oczywiście można poprosić o to komisję egzaminacyjną, no ale pisać możesz też po samym egzaminie, bo do wyniku liczy się tylko karta odpowiedzi. No i dokładnie, to jest też ta karta, która będzie w tej kopercie. To bardzo ważna kartka, bo to jest to, gdzie zaznaczasz swoje odpowiedzi i tutaj one będą liczone. Jak widzisz, tu nie ma za dużo miejsca, ale można pisać po samym egzaminie, więc miejsca nie powinno Ci zabraknąć. Na egzaminie maklerskim dostaniesz także osobne tablice z mnożnikami do tego, żeby wykorzystywać je w bardziej skomplikowanych zadaniach matematycznych. Tu są cztery tabele i są to tabele mnożnik wartości przyszłej, mnożnik wartości bieżącej, mnożnik wartości przyszłej renty i mnożnik wartości bieżącej renty. I te tabele są dokładnie takie same, z jakich uczysz się z nami na kursie maklerskim. Najważniejsze na sam koniec. Egzamin. 120 pytań. I jak widzisz, naprawdę spory plik kartek. Można oczywiście po nim pisać, bo do wyniku Twojego egzaminu liczy się tylko karta odpowiedzi, no ale ten sam egzamin możesz ze sobą zabrać. Ten, który piszesz. Tylko, że jest jeden warunek. Musisz poczekać do oficjalnego końca egzaminu, no bo dopiero wtedy wychodząc będziesz mógł zabrać swój egzamin. Jeżeli zdecydujesz się na wyjście wcześniej z sali egzaminacyjnej, no to wtedy nie będziesz mógł zabrać swojego egzaminu i będziesz musiał poczekać do jego końca. Co ważne, 15 minut przed końcem egzaminu nie można już opuszczać sali egzaminacyjnej. Ja ze swojej strony bardzo polecam Ci, żeby zaznaczyć odpowiedzi na samym egzaminie najpierw, a dopiero potem przenieść te odpowiedzi właśnie na kartę egzaminacyjną. Tylko zacznij to robić wcześniej niż 5 minut przed końcem, bo zaznaczenie 120 kratek i sprawdzenie ich może się wydawać chwilą, ale gwarantuję, że zajmie Ci to bardziej 10-12 minut.
Co ważne, jeżeli piszesz po samym egzaminie, to jeżeli chcesz sobie zostawić jakieś zadanie na potem, bo akurat czujesz, że tracisz na nie za dużo czasu albo nie pamiętasz, to polecam postawić przy tym zadaniu jakiś specjalny znak albo kreskę, albo zapisać jego numer na osobnej kartce, na przykład na swoim brudnopisie. Bo gdy tego nie zrobisz, to pod koniec wertowanie egzaminu i sprawdzanie, gdzie jeszcze nie udzieliłem odpowiedzi, to będzie fatalnie spędzony czas. I to wszystko. Dokładnie to wszystko znajdziesz na swoim egzaminacyjnym stole. I oczywiście wiedza o tym nie wystarczy, żeby zdobyć licencję, ale na pewno zmniejszy Twój egzaminacyjny stres. Trzymamy za Ciebie kciuki i życzymy powodzenia.